Czy Citroën bez hydropneumatyki to nadal Citroën? Czy 1.6 HDI daje radę w tym niemałym nadwoziu? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? O tym wszystkim za chwilę. Ja mam na imię Jarek, a wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy! Dzięki uprzejmości Tomka przejedziemy się za moment Citroenem C5 drugiej generacji, żeby sprawdzić, co to za auto i komu może się spodobać. A na początek tradycyjnie. Francuzi w XXI wiek wkroczyli z nowym reprezentantem klasy średniej. Po zakończeniu przygody z Xantią na salony w 2001 roku wjechał całkiem nowy model C5. Wystartował w nadwoziu liftback, czyli z otwieraną tylną szybą, a potem dołączyła do niego wersja break, czyli po prostu kombi. W 2004 roku przeprowadzono lifting, który najłatwiej poznać po przednich i tylnych lampach, a także po zastosowaniu nowego wzoru logo z chromowanymi listwami ciągnącymi się przez całą szerokość grilla. Druga wersja C5, którą będziemy dzisiaj oglądać, trafiła do sprzedaży w roku 2008 i była produkowana do 2017. W 2014 do oferty dołączył Cross Tourer, czyli podniesione kombi do jazdy po mniej cywilizowanych drogach, przynajmniej w teorii. 2017 był końcem wytwarzania tego auta w Europie, ale firma zdecydowała się na kontynuowanie produkcji w Chinach. Trzecia osłona C5 z dopiskiem X po kilkuletniej przerwie na nowo pojawiła się na europejskich drogach 2 lata temu i jest oferowana do dziś. Nieważne, czy mówimy o drugiej czy o pierwszej wersji C5, przed czy po lifcie, wystarczy pobieżny rzut oka i od razu wiadomo, że mamy do czynienia z Citroenem. Cieszę się, że pewne rzeczy nie zmieniają się od lat, że mamy jakąś różnorodność i że Francuzi uparcie tworzą swoje auta według dawno przyjętego wzoru. A co się składa na ten wzór? W dużym skrócie proporcje. Widać to dokładnie, kiedy patrzymy na Citroena z boku. Jego długa maska silinka i krótki bagażnik sprawiają wrażenie, jakby auto zatrzymało się po ostrym hamowaniu z dużej prędkości i całe nadwozie przesunęło się nad osiami do przodu. Dokładnie odwrotnie, jak to ma miejsce w autach z Bawarii, w których te proporcje sprawiają wrażenie patrzenia na auto w ruchu w trakcie dynamicznego przyspieszania. W konstrukcji nadwozia pojawiła się ciekawie wymodelowana tylna szyba, która jest nietypowo wklęsła, co ma zapobiegać osiadaniu na niej wody i kurzu, ale myślę, że odpowiedni efekt designerski był tu równie ważny. Citroën otrzymał duże, pokaźne światła przednie oraz biegnące przez całą szerokość grilla logo, nawiązujące trochę do większego modelu C6. Nie pożałowano chromu. Znajdziemy go na klamkach, na dole drzwi, a także na narożnikach zderzaków. Mimo całej swej francuskości, ta wersja C5 stała się trochę mniej oryginalna i kontrowersyjna, jeśli chodzi o wygląd, niż jej pierwowzór z początku wieku. Jeśli miałbym określić jednym słowem środek Citroena C5 drugiej generacji, to powiedziałbym, że jest pluszowy. Wsiadając, wpadasz w duże, bardzo wygodne siedzenia, które są zaskakująco rozbudowane, jeśli chodzi o trzymanie boczne, czy na przykład kształt i możliwości ustawiania zagłówków. Przyjemnie i obficie tapicerowane miękkim welurem są boczki drzwi. Panuje tu bardzo przytulna atmosfera. Od razu wiadomo, że może to być statek do dalekich podróży. Samochód sprawia wrażenie, jakby przynależał do klasy wyższej, mimo tego, że brak tu skórzonych tapicerek czy wyjątkowo bogatego wyposażenia. Przypomina mi to trochę wygodę, którą można było spotkać kiedyś w Renault 25. Na marginesie Tomek dawno temu posiadał taką właśnie renówkę i do dzisiaj bardzo dobrze ją wspomina. We wnętrzu, w zależności od wersji wyposażenia, można się doszukać przycisków w liczbie dochodzącej do ponoć 70. Absolutnie fantastyczne. Żadne macane ekranowe menu tego nie zastąpi. Było sporo miodu, to teraz dołóżmy trochę dziegciu. Kierownica Citroena niezmiennie mnie do siebie nie przekonuje. Jej nieruchomy środek jest praktyczny z tego powodu, że przyciski są zawsze w tym samym miejscu, a poza tym skrywa asymetryczną poduszkę powietrzną. Z bezpieczeństwem nie ma co dyskutować, ale jeśli chodzi o względy praktyczne, to kierownica oprócz możliwości zabawy guzikami powinna spełniać jeszcze jedną istotną funkcję, a mianowicie wygodnego nadawania kierunku jazdy. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale jeśli muszę koncentrować się na tym, żeby przy skrętach nie zahaczać zegarkiem o środek steru, to lekko mnie to rozprasza. Z ciekawostek mamy tu podobny do rozwiązania SABA przycisk wyłączający podświetlanie wskaźników, kiedy nie chcemy być przez nie oślepiani w czasie jazdy nocnej. Podobają mi się zegary. Dają dużo informacji, a zamontowane w nich wyświetlacze trochę wymuszają umieszczenie wskazówek na zewnątrz okręgu. Bardzo przyjemna jest kolorystyka. Z czytelnością również nie ma żadnego problemu. W 110-konnej 1.6 HDI jest w przypadku C5 dieslem drugiego wyboru. To znaczy klienci chętniej szukają i więcej płacą za jednostki 2-litrowe. Według częstych ocen 110 koni dostępne z mniejszej pojemności nie jest wystarczające do tak dużego samochodu. Czy tak jest rzeczywiście? Nie miałem okazji bezpośrednio porównywać obu motorów, ale mocy i momentu nigdy dość, zwłaszcza że spalanie wypada podobnie. W przypadku 1.6 miasto będzie wymagało wlania do baku do 9 litrów na każde 100 km. Trasa pozwoli odetchnąć portfelowi, który będzie musiał pokryć jedynie 5-krotność ceny litra oleju napędowego. Średnio zbliżymy się pewnie do 7 litrów. W tej sytuacji 2-litrowe HDI o mocy 138 koni, które nie odbiega od tych wartości, rzeczywiście wypada kusząco. Skrzynia biegów nie wyróżnia się tu niczym szczególnym. Biegi zmienia się wygodnie, zaskakuje długość lewarka. Z pewnością przy dłuższym użytkowaniu przestaje się to zauważać, ale operowanie tak długą dźwignią przypomina mi jazdę Mercedesem kaczką. Swoją drogą bardzo dobrze wspominam ten samochód, ale w tak komfortowym pojeździe jak Citroën spodziewałbym się krótkiej dźwigni otulonej solidną porcją materiału mieszka. Auto Tomka nie ma rozwiązania, z którego jego francuski producent jest chyba najbardziej znany, a mianowicie hydropneumatycznego zawieszenia. Zamiast tego zainstalowano tu tradycyjny układ wielowahaczowy. Mimo tego wrażenia z jazdy tym autem są bardzo pozytywne. W dwóch słowach komfort i wygoda. Łatwo docenić zrelaksowaną pozycję za kierownicą, dobre wyciszenie i odpowiednie izolowanie pasażerów od drogi. To nie jest na pewno odczucie poruszania się latającym dywanem, jakie daje zawieszenie Hydractive, ale nie ma co narzekać. Wygody jest pod dostatkiem. Mimo tego wjeżdżanie w zakręty jest przewidywalne. Spokojnie można zmieścić się na swoim pasie nawet na wąskiej drodze. Nie oczekujmy jednak od tego auta precyzji porównywalnej z niemiecko zorientowaną konkurencją. Na temat silnika 1.6 HDI, ogólnie dobrze ocenianego przez użytkowników, przewija się opinia tego, który ma dosyć wrażliwą turbosprężarkę. Uszkodzenia przewodu doprowadzającego olej potrafią przyczynić się do jej zatarcia. Pojawiają się głosy na temat nietrwałej elektryki. Mogą nie zadziałać elektryczne szyby, a komputer potrafi pokazać fałszywe błędy. Problemem są wycieki płynów, z którymi boryka się większość tych silników. W rozrządzie zastosowano pasek. Ostatni w tym konkretnym aucie przejechał 120 000 km. Nowe koło dwumasowe z kompletnym sprzęgłem pojawiło się po przebiegu 280 000 km. Zastosowany tu mokry filtr typu FAP wymaga okresowego płukania, które najskuteczniej przywraca mu poprawne właściwości. No to oceniamy. Nadwozie zaprojektowane wybitnie po francusku. Nietypowe, niestandardowe, ale z tego właśnie powodu ciekawe. Świat byłby nudny, gdyby wszyscy jeździli Passatami. Koncepcyjnie nie jest może szczytem moich marzeń, zwłaszcza jeśli chodzi o kierownicę, ale świetnie wywiązuje się z zapewnienia pasażerom wygody i spokoju podróżowania. Według wielu za słaby do tego auta motor. Do codziennej jazdy jednak zupełnie wystarcza, chociaż spalanie jest zbliżone do silnika 2-litrowego, który daje dużo więcej dynamiki. Utrzymanie Citroena C5 nie jest trudnym wyzwaniem, dostępnych jest wiele zamienników oryginalnych części, bieżącemu serwisowi powinien sprostać każdy. Pominiemy precyzję prowadzenia i bezpośrednią charakterystykę zawieszenia, bo nie o to tu chodzi. Jeśli mówimy o komforcie, to nawet bez hydropneumatyki wygoda, jaką oferuje to francuskie auto, zasługuje na uznanie. Citroën C5, walczący od początku swojego istnienia z niemiecką konkurencją, ma grono swoich zwolenników. Doceniają oni wygodę podróżowania, oryginalne rozwiązania czy świetne właściwości jezdne. I myślę, że można ich w pełni zrozumieć. I to tyle o Citroenie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak sprawują się inne auta używane, to zapraszam do całej serii filmów, która jest dostępna po kliknięciu w okienko, które pojawiło się właśnie na ekranie. To o czym teraz?